z Ewangelii świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Czas Wielkiego Postu. Widzimy, jak Jezus jest znakiem sprzeciwu. Ewangelia pokazuje nam, że powstają rozłamy z jego powodu. Dla nas, żyjących łaską wiary, wszystko jest jasne, choć to nie znaczy, że jesteśmy bez pytań wobec Boga i Jego działania. Możemy mieć wątpliwości w wierze, ale zawsze powstaje pytanie, co z tymi wątpliwościami robimy. Patrzymy na Pana, na Jezusowe dzieła, na to, jak On z niezwykłą mocą przemawia i czyni cuda w sercach ludzi. Nie ulegajmy obojętności czy pysznej pewności, że my wiemy lepiej. Oddajmy się światłu z góry. Nie bądźmy ignorantami zadufanymi w sobie. Ja wiem lepiej. Maryja pyta w zwiastowaniu, jakże się to stanie. Pyta w świątyni po odnalezieniu Jezusa, czemuś nam to uczynił. Pokazuje, jak ważne jest szczere serce przed Panem, ważne jest zawierzenie, wypowiadanie przed Panem prawdy naszego serca. Bo mamy różne obawy, jakieś ludzkie patrzenia, które nieraz rodzą w nas pytania. Nie bójmy się przyjść do Jezusa i w serdecznym dialogu oddać Mu całą prawdę o nas, pytać, mówić Mu, co nosimy w sobie. To będzie najpiękniejszym zawierzeniem i poddaniem się Jemu, może tym pierwszym krokiem wielkiego zawierzenia. Pomódlmy się o umocnienie naszej wiary. Poprośmy w dziesiątku różańca o przylgnięcie do Pana ze wszystkim, co w nas jest, co nosimy w sobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i na śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.